Kronos Digital Entertainment to studio tworzące gry, o którym zapewne 99% z was nigdy nie słyszało. W latach 90. stworzyli kilka jako takich mordobić, których nawet i ja nie znam. Zakładam, iż są ku temu jakieś powody. Ale w roku 2000 wydali oni jedną z najlepszych gier na pierwsze PlayStation, czyli Fear Effect, którego już zrecenzowałem. Grę tą ciężko podsumować w kilku tylko zdaniach, temu też zapraszam do obejrzenia mej starej, ale wciąż jarej recenzji owego tytułu. W każdym razie jest to połączenie niezwykle klimatycznego horroru z pierwszorzędną akcją oraz pełnym zagadek filmem interaktywnym, w którym cutscenki potrafią zajmować tyle samo czasu, co sama gra. Ciągłe zmiany perspektyw na każdą z trzech postaci głównych również jest oryginalnym, ale i przede wszystkim świetnie zaimplementowanym pomysłem. No i na koniec jest to gra absolutnie piękna, wyciągająca maksimum potencjału z leciwego wówczas sprzętu. Mimika twarzy całkiem szczegółowych postaci robiła ogromne wrażenie, ale poza nimi wszelkie tła i obiekty w grze są prerenderowanym filmem, co pozwoliło ominąć ograniczenia konsoli, dając nam bardzo szczegółowe lokacje, ale w odróżnieniu od renderów takiego Resident Evil, w dodatku animowane. Fabuła wciąga jak jasna cholera, a jedyna krytyka tego tytułu to gargantuiczny poziom trudności, sprawiający, że polecam grać raczej na emulatorze, a nawet po prostu zwyczajnie obejrzeć longplay w internetach. Jak na tle tej mało znanej wspaniałości ma się jej sequel, a raczej prequel? To drugi raz to samo. I dobrze. No prawie. Główną różnicą pomiędzy obiema częściami to znacznie zmniejszony poziom trudności, dzięki czemu nie ginąłem tak często, że nachodziła mnie ochota na rozbicie konsoli o ścianę. A wręcz padłem może z 5 razy przez całą mą przygodę z Fear Effect Double Helix. I zajebiście! To jest to samo, ale lepiej? Nie do końca, gdyż naprawdę udany horror, w który bardzo szybko zmieniła się część pierwsza, został praktycznie wykastrowany. Elementy paranormalne występują, ale pod sam koniec gry i nie są w najmniejszy sposób straszne. Klimatyczne? A i owszem, ale nie w taki sposób jak rasowy horror, a po prostu sprawiają, że przyklejamy gały do telewizora, chłonąc kolejne porcje smakowitej fabuły. Oh, no need to piss on me. The name's Jacob. My mates call me Dick. Look, Dick. Dick. Whatever. I didn't ask for your help. Jako iż jest to prequel, nasza ekipa nie jest jeszcze złożona. Dopiero w dalszych etapach poznajemy znajomków z pierwowzoru. I fantastycznie ukazuje to dynamikę tej wybuchowej ekipy najemników. Każdy z nich dostaje zadanie kradzieży starożytnych artefaktów i przetransportowania ich na wyspę, gdzie też zostaną wynagrodzeni za swą pracę. Ale zanim to nastąpi, będziemy grać jako znana nam już Hannah oraz nowa postać, Rain, jej dziewczyna. Yo, check this out. The camera? Sorry, boys. This is private. Mnie w najmniejszym stopniu nie obchodzą czyjeś orientacje. Tak więc mam gdzieś, czy ten cały zabieg został przeprowadzony dla jakiejś tam pseudo-kontrowersji. Tak długo jak ma sens, jest dobrze napisany. A jest. W przeciwieństwie do romansów z gier BioWare. Ale mniejsza z tym. Ich relacje są bardzo rozbudowane, a gra poświęca masę czasu na to, byśmy dobrze poznali nową postać. To jest ważne i będzie w pewien sposób ważyć na zakończeniu gry. Ogólnie Fear Effect 2 ponownie przepełniony jest cutscenkami i dialogami, co mi się jak najbardziej podoba, ale też pomiędzy nimi czeka nas znacznie więcej akcji. Jasne, zagadek wciąż jest pełno, wciąż są bardzo sensowne i ogólnie udane. Ale może właśnie dlatego, że poziom trudności wszystkiego jest niższy, prędzej będziemy mieli je za sobą. Mogłbym w ten sposób pochwalić poprawę pacingu, czyli takiego narzucanego tempa tej gry. Ale z drugiej strony jej połowę spędzimy w wieżowcu korporacji, przeprowadzając kradzież. Pierwsza część w tym samym czasie przeprowadziła nas przez kompleks innej korporacji, nawiedzoną wioskę rybacką i jeszcze kawałeczek epizodu w ekskluzywnym chińskim burdelu. Chociaż takie sekcje jak przebranie się w seksowną sukienkę i udanie się na przyjęcie przerywa lekko monotonię tej lokacji. Oh, I see how this works. I get to muck around in some stinking basement while you go rub elbows, or whatever it is you rub, with the rich and famous at the hottest party in town. Why do you always get the fun jobs? Ogólnie niezbyt wiem, co wam więcej powiedzieć w temacie tej gry. Tym z was, którzy obejrzeli moją recenzję i poprzednika. Naturalnie, nie mam zamiaru spoilerować, stąd też nie będę opowiadał o dalszych rozdziałach, które pędzą z wątkiem niczym lokomotywa parowa. Fear Effect Double Helix wygląda i brzmi identycznie do części pierwszej. Co za tym idzie, grafika wciąż jest szczytem osiągnięć pierwszego playaka. Dialogi wciąż stoją na poziomie hollywoodzkich produkcji, a muzyka dopełnia klimatu. Poza tym wszystkim, co wymieniłem,
Zmianie uległo niezesterowanie, a właściwie chodzi tylko o uniki, których nie można już spamować tak, by być nietykalnym tak długo, jak będziemy je wykonywać. Ale nie jest to praktycznie problem dzięki znacznie zmniejszonemu poziomowi trudności. A właśnie, gra ta posiada identyczny system zdrowia jak część pierwsza, czyli miernik stresu. Przyjmując obrażenia i zawalając zagadki, stres się podnosi, by w końcu nas wykończyć. Z kolei zabijanie kolejnych wrogów bez przyjmowania obrażeń, wykonywanie zagadek i ogólnie bycie zajebistym przywraca nam spokój. Dojście do checkpointu przywraca je całkowicie, a w omawianej grze dzieje się tak znacznie częściej niż w oryginale. Freeze! You wouldn't shoot an unarmed man that saved your life now, would you love? Podsumowując, nie mam wiele więcej do powiedzenia w tym temacie. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie obejrzeć moją recenzję pierwszego Fear Effect. Ja dwójeczkę polecam znacznie bardziej z kilku względów. Jak już do znudzenia wałkowałem, jest to gra znacznie łatwiejsza. Jest prequelem i jej koniec jest jednocześnie początkiem części pierwszej. Obie gry są poza tym praktycznie identyczne, stąd też logicznym jest zaczęcie od początku, zwłaszcza jeśli pozwoli nam to ogarnąć wszelkie mechaniki. Na dobrą sprawę jedyną przewagą jedynki jest niesamowity klimat, który został bardzo złagodzony w Double Helix. Świetne gry, polecam, grajcie lub oglądajcie. Do zobaczenia za tydzień.